Według najnowszego rankingu Zielona Góra jest na trzecim miejscu, jeśli chodzi o miasto najlepsze do życia. Jak się pani żyje w Zielonej Górze? Bardzo dobrze. W sumie już ostatnio to 2 lata mieszkam. I nie no, wydaje mi się, że jest fajnie, bo jest dużo, dużo jest takich oparków zielonych, jakichś miejsc, takich ławeczek. A chyba Zielona Góra jest okej. Pod jakim względem? Pod każdym, jest cicho, spokojnie, ładnie, przytulnie. Mieszkam tylko w Zielonej Górze jakiś czas, no ale no miasto jak dla mnie to jest super. Coś by pan zmienił, coś dodał? To co bym zmienił? No praktycznie zabudowania gdzieś tak z tyłu budynków praktycznie się dzieje źle. No, urząd miasta nie dba. Niektóre budynki. No a tak poza tym jest super. Fajne miasto, dużo turystów tutaj przyjeżdża, jest winobranie, jest co pozwiedzać, także myślę jak najbardziej fajne. A coś jeszcze by się przydało, żeby jeszcze lepiej się tu żyło? W sumie? Jeszcze bardziej takiej, nie wiem, dużo miejsc dla nastolatków takich, co nie mają takich, wie pani, co robić ze sobą, tak? Także no myślę, że jakieś, nie wiem, jakieś tam obozy takie czy cokolwiek, nie? Ale ogólnie miasto fajnie, dużo przyjeżdża i pewnie bym się w życiu stąd nie wyprowadziła. Ja tutaj już żyję 50 lat w Zielonej Górze. Jestem bardzo zadowolona. Codziennie korzystam ze spacerów. Chodzę na Dolinę Gęśnika, na Dolinę Luizy, bo mieszkam w pobliżu ulicy Sulechowskiej, konkretnie na ulicy Strumykowej. No i jestem zadowolona. Czyli da się żyć i chce się żyć w Zielonej Górze? No, jak sama nazwa wskazuje, Zielona Góra. Jest mi zielona. O.